Cześć wszystkim, wiecie, w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj widzicie, jest to coś z ręki, ale to nie jest coś z ręki. Bo uwaga, jest to, jak sobie widzieliście po tytule, jest to seria, którą w ogóle miałam już dawno zacząć, ale po prostu jej nie zaczęłam, ponieważ nie miałam kiedy ją zmontować i już dużo rzeczy takich zrobiłam właśnie do tej serii. No ale trudno, dzisiaj jest pierwszy odcinek z tej serii i bardzo, bardzo, ale to bardzo się cieszę, ponieważ dzisiaj jest 30 grudnia i zaraz jedziemy nad jezioro i będziemy morsować i nie mogę się jeszcze czekać, więc teraz zaraz wam pokażę ogólnie, o co chodzi w tym morsowaniu. Jeśli pewnie się spytacie, czy ja się nie boję takich rzeczy czy coś, ja sama się zgłosiłam, żeby pojść tam i dam radę, prawda? Trzymajcie za mnie kciuki, bym dała radę. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain. Mam 13 lat i wejdę na tej wodzie! Ok, teraz idę się, bo jest to blisko, tam trzeba się south of the equator, navigator. Gotta hit the road. Zimno? Nie! Właśnie schodzi! Trzymaj! Dasz radę, Nina! Bierzemy w ciebie! Nie podaję się, Ida, sobie zmierza. Bierzemy w Ninę? Tak! Gotowe? Tak! Nina jest najlepsza! I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a summer. I'll be riding.
czuję nóg. Całe ciało, ale swoje bardzo było bardzo. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. A teraz czas na podsumowanie, czyli ogólnie, czy bym weszła do tej wody, jak było i takie tam rzeczy, ponieważ dużo się działo i możecie dużo nie zrozumieć. Więc, słuchajcie, ja zawsze marzyłam, żeby zamorsować. To było moje takie pierwsze morsowanie, kiedy po prostu było to zima, a potem kiedy wyszłam, czyli padał śnieg, czyli to wiadomo, że jest to zima. I powiem wam, że jestem bardzo zadowolona, że się odważyłam. Ogólnie jak tylko słyszałam, że idziemy morsować, to ja powiedziałam, tak, idę i chcę zobaczyć, jak to jest. I powiem wam, że ja ogólnie bym mogła tam więcej wytrzymać niż wytrzymałam. Ogólnie chciałam tam zostać, bo to nie było tak mega zimne, ale rodzice powiedzieli już, żebym po prostu, mój tata powiedział, żebym już wyszła. I ogólnie jak weszłam, to powiem wam, że jak założyłam stopę, to ja, o, jaka zimna, ale mówiłam sobie tak, jaka ciepła, jest bardzo ciepła. I nagle wskoczyłam, nie robiłam tak powolutku, tylko wskoczyłam do tej wody i wtedy ogólnie na początku była zimna, ale potem po prostu było bardzo fajnie i jak, bo był taki, wiecie, wodospad i ten wodospad dawał takie malutkie kuleczki lodu, tak czułam. Naprawdę nie bójcie się spełniać marzenia, więc no nie bójcie się marzyć i ja już właśnie jedno będę wykreślać moje marzenie, ponieważ jest one spełnione i ogólnie mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał. Jest on coś dość nietypowy, ja zaraz go będę montować i mam nadzieję, że on się bardzo wam spodobał. Dla mnie to po prostu było coś super i to nie jest takie coś w tym sensie, że ja chcę się przechwalać, tylko chcę pokazać, że baletnice też mogą coś zrobić oprócz tego, że tańczą balet i to jest takie właśnie dlatego seria Ekstremalna Baletnica. A i napiszcie, czy wy też byście weszli do tej wody, czy nie, czy byście się bali, czy od razu byście skoczyli i jakie są też wasze takie ekstremalne marzenia i czy macie pomysł, bym coś jeszcze ja zrobiła. Więc mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie i do zobaczenia w następnym odcinku, więc pa, pa! The atmosphere, architecture, unfamiliar, I could get used to this.